Siemanko, na kanale. Dwa dni i już pług znowu wrócił do mnie, na naprawę. Rozpadało się trochę. Mam pług do przejrzenia. Czy gdzieś nie jest coś tam poluzowane, czy nie jest coś zużyte. Muszę powymieniać elementy, które się zużyły. No i tak, tutaj w kole mamy kapcia. Już na dole wymieniłem jeden lemierz. Po tej stronie z przodu zluzowane były niektóre tam śruby. Musiałem podokręcać. Tutaj mam luźną. To chyba jest luźne. No, to jest luźne. Będę musiał tutaj chyba śrubę wymienić. No, śruba jest walnięta. Cała. Co tu jest? Co tu się porobiło? Tu też śruba do wymiany jest. Dwie śruby do wymiany. Reszta może być. Reszta może być, dobra. Raz. Dwa lemiesze do wymiany są po tej stronie. I trzeba będzie śruby popatrzeć, czy gdzieś nie są luźne. Tu mam te, jeszcze muszę nasparować. Po tamtej stronie nasparowałem. Teraz odwróciłem pług na drugą stronę. Muszę nasmarować teraz z tej strony punkty smarne. Tył ciągnika nasmarować, tutaj zawieszenie. Ramiona. Tak, żeby był gotowy. No i tutaj jeszcze mamy kapcia w kole. Będę musiał to odkręcić. I jest do wymiany, do naprawy koło. Nie wiem, czy tam jest dziura, czy po prostu, a może z wentyla tylko złazi. Nie, no pewnie ten, pewnie gdzieś, ale choć, aczkolwiek, kurczę, no. A może i tam gdzieś dziura jest. Nic, muszę ją odkręcić. Odkręcić i odstawić na bok na razie. Tak wszystko w miarę jest. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dobra, zabieram się do pracy.
bo jeszcze ten wysiłek muszę zakręcić. Tak. No dobra, jeszcze będę musiał tylko znaleźć te dwie śruby. O, tak je zniszczyło. Muszę zobaczyć, czy są nowe. I koniec przeglądu.